Jesteśmy przed otwocką kawiarnią Eurocafe. Od czwartku 26 lipca to miejsce, gdzie podają nie tylko pyszną kawę, ale też całkiem niezłą sztukę. Fotografii Schwiedermajerów jest pewnie niezliczona ilość, natomiast od samego początku, od samego zarania tego pomysłu przyświecał mi cel pokazania Schwiedermajera w inny sposób, cokolwiek to inny nie znaczy. Praca przy tej sesji była bardzo ciężka, ale przyjemna. Zajęło to nam około 10 godzin. Jestem zadowolona z efektów, ale to nie mi w sumie ocenia, tylko państwo, którzy dzisiaj tutaj przybyło. To rzeczywiście jest pierwszy mój tego typu projekt. Pomysłodawcą, tak jak Tomek wcześniej powiadał, był właściwie on, mieszkając tutaj w Otwocku, ale znamy się już wiele lat. Ja od wielu lat jestem związana z fotografią, ale tak naprawdę myślę, że od 2 lat jest ona jakąś taką większą częścią mojego życia, ale jestem zupełnym amatorem. Cały czas się staram rozwijać i uczyć fotografii. Tutaj Tomek obdarzył mnie bardzo wielkim zaufaniem tak naprawdę, no ale mam nadzieję, że coś z tego wyszło i to nie jest ostatni projekt, który razem zrealizowaliśmy.